Najbliższa niedziela, pierwsza niedziela po Wielkanocy, to niedziela Quasimodo Geniti. Łacińska nazwa tej niedzieli pochodzi od słów pierwszego listu św. Piotra, rozdział drugi, wiersz drugi. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tym niesfałszowanym duchowym mlekiem jest oczywiście Słowo Boże, a na tę niedzielę Słowo Boże wyznaczone jest z księgi proroka Izajasza z rozdziału 40 poczynając od wiersza 26. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi, on się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak brzmi Słowo Boże przekazane przez proroka Izajasza. Słowo, które jest zachętą, które jest pociechą, które jest wezwaniem do wytrwałości, wezwaniem do zawierzenia Bogu, wezwaniem jednocześnie wypowiedzeniem ważnej prawdy że ufność Bogu poleganie na Bogu to jest jednocześnie otrzymanie mocy od Boga to jest to wsparcie które sprawia że można pokonywać wszelkie przeciwności że można iść stale naprzód że można być pewnym zwycięstwa bo Bogiem wiecznym jest Pan Bogiem Stwórcą krańców Ziemi. Bóg jest tym, który się nie męczy i nie ustaje, który o wszystkim pamięta, który wszystkich dostrzega, również Ciebie, również mnie. O tym mówić będziemy podczas najbliższej niedzieli.